Nowy tablet od Huawei kolejny raz zachwyca swoim ekranem i kompletem akcesoriów. MatePad Pro 13.2 wyróżnia stylowy design, smukła obudowa o grubości zaledwie 5,5 mm i wadze około 580 g oraz niesamowity wyświetlacz Huawei x true Display o wielkości 13,2 cala. Jest zatem spory. Jest to OLED z ramkami o grubości zaledwie 3,4 mm, odświeżaniem 144 Hz i jasnością maksymalną sięgającą do 1000 nitów. Tablet płynnie współpracuje również z rysikiem z Huawei M-Pencil trzeciej generacji oraz magnetyczną klawiaturą Huawei Smart Magnetic Keyboard, która została wyposażona w pełno powierzchniowy gładzik. Wygląda podobnie jak w laptopie. Rysik łączy się z wykorzystaniem nowej technologii Nearlink, umożliwiającej m.in. wykrywanie ponad 10 tysięcy poziomów nacisku. Urządzenie wyposażono także w ciekawe funkcje, takie jak podział ekranu na dwie przestrzenie robocze, możliwość otworzenia aplikacji w dwóch pływających okienkach, możliwość ręcznego wpisania poleceń Rysikiem, np. Na, na pasku przeglądarki, funkcja Super Device, która pozwala na szybkie połączenie komunikacji z urządzeniami z ekosystemem producenta. Nadal jednak nie połączymy się w pełni z usługami Google. W tablecie może to mniej boli niż w telefonie, ale jednak nie można tej kwestii pominąć. A na pełną receszję zapraszam już w wilkę na techno seniorką.